W auli kompleksu edukacyjnego odbyły się finały strefy jeleniogórskiej w tenisie stołowym. W klasyfikacji końcowej pierwsze miejsce zajęli zawodnicy zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 2 w Lubaniu. Drugie miejsce zespół szkół elektronicznych w Bolesławcu, miejsce trzecie zespół szkół ponadgimnazjalnych imieniem Adama Mickiewicza w Lubaniu. Panowie na dwóch stołach, Nikodon Gołucha tutaj i Lipiak Rosołacki na tamtym stole. Znajdujemy się dzisiaj w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu na auli, gdzie już Młodzieżowy Dom Kultury po raz siódmy z rzędu organizuje Mistrzostwa Strefy Jeleniogórskiej w tenisie stołowym. Identyczne zawody jak dzisiejsze odbywały się wczoraj, były w kategorii dziewcząt, dzisiaj są zawody w kategorii chłopców. W zawodach powinno być 8 mistrzów powiatów, ale dwie drużyny z Jeleniej Góry nie dojechały. Także mamy 6 szkół, wśród tych 6 szkół są dwie szkoły lubańskie, gospodarz imprezy, zespół szkół im. Adama Mickiewicza i zespół szkół ponadgimnazjalnych nr 2 w Lubaniu. W roku ubiegłym obie szkoły lubańskie zajęły 2 pierwsze miejsca, a dwójka Lubań nawet zajęła 2 miejsce na Dolnym Śląsku i 13 w Polsce. Także dzisiaj spodziewamy się, że też nasze szkoły zajdą wysoko, ale już nie będzie powtórki zeszłego roku, ponieważ spotkały się w półfinale. Właśnie się kończy teraz mecz półfinałowy i prawdopodobnie zespół numer 2 będzie w finale, a Mickiewicz będzie miał pojedynek o 3 miejsce. Czy tenis stołowy wśród młodych ludzi jest popularny? No jest bardzo popularny właśnie w powiecie lubańskim, szczególnie właśnie tu prym wiodą, niby to są, reprezentują miasto Lubań, ale to praktycznie nie ma mieszkańca Lubania wśród uczestników. To są wszystko dzieci z ościennych miejscowości, które grają właśnie w klubach po Zarębie czy Włosień, właśnie w tych innych miejscowościach. Także Lubań już od wielu lat, zarówno w kategorii szkół podstawowych, gimnazjalnych, jak i średnich, no zajmuje czołowe miejsce.